Beata Tadla z mezem Wenecji publikuje piękne zdjęcia. Beata Tadla od ponad 2 lat cieszy się wspaniałym małżeństwem. Para wzięła ślub w lutym 2021 roku i od tamtej pory są nierozłączni. Ich miłość kwitnie. Powiedziałam tak. Jestem najszczęśliwsza kobieta na świecie obok najwspanialszego mężczyzny. Dziękuję moim najbliższym, że byli z nami, pisała po ślubie na Instagramie. Dziennikarka nie przestaje dzielić się swoim szczęściem z fanami i tym razem pochwaliła się romantycznym wyjazdem do Wenecji. Dziennikarka chętnie dzieli się z fanami swoim życiem i relacjonuje podróże. Jej wakacyjne fotografie na Instagramie często budzą zachwyt fanów. Na zdjęciach ostatnio zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że Beata Tadla jest szczęśliwa i zadowolona ze swojego życia prywatnego. Wraz z mezem cieszy się każda chwila spędzona razem i dba o to, aby ich związek kwitł i był pełen romantycznych chwil. Romantyczne randki, urocze widoki i niezapomniana przejażdżka gondola, wyjazd małżonków do Wenecji z pewnością jeszcze bardziej umocnili ich więź. Beata Tadla to doświadczona dziennikarka, która zaczynała swoją karierę w radiu. A następnie związała się z telewizją. Przez lata pracowała w różnych stacjach. A obecnie związana jest z jednym z portali internetowych. Jej profesjonalizm i zaangażowanie w pracę przyniosły jej wiele zawodowych sukcesów. Wystąpiła też w Tańcu z Gwiazdami.